Także witam Was, widzę, zostawcie lajka, suba, z Wami pani się na kanał Bartasza, Łuki niedługo też będzie startował z kanałem, także Wam ogłoszę to. I zostawcie też na BTK Shoty, suba, zostawcie hashtag nowa, nie, na tamtym odcinku będzie nowa seria, a tutaj zostawcie hashtag testa, przypnę Wam serduszko. Ja palę 60, no bo muszę jechać po traktor na testy, bo zobaczcie, kurwa, ja ledwo objechałem 3 razy, a tu już zobaczcie, jak mało zrobiłem, nie? Też przepraszam Was, ale niestety jestem chory. I Wy to jak oglądacie, to dalej pewnie jestem chory i to jeszcze bardziej, także... Wy to oglądacie gdzieś 27, a to gdzieś 20... chyba... Nie, 23... 21, 2 albo 3 to nagrywam, nie wiem dokładnie. Już się po tych godzinach pomyliłem. Tu skręcamy w prawo na naszą gospodarkę zjedzoną. No tutaj będzie trzeba porać, to wszystkie pola są do orki, do uprawki, nie? Także 60 to większy pług trzeba kupić na kolejny sezon najwyżej, nie? No sobie idziemy kulturalnie. A, bo ja przez przypadek zapomniałem wyłączyć pewne jego rzeczy modu Pudziana. A, pewnie muszę wejść i... A, chuj się, coś zawiesiło. Dobra. Zapalimy BM-kę, światełeczka zapalimy, jedziemy na sklep. No i poczujcie moc tej BM-ki, nie? Odwalimy trochę. I znów gazu, nie? A, tu trzeba będzie skręcać. Jedź, jedź. Nie, dzień dobry. A, proszę tutaj o. Ja to na testy traktor. O, tuk, 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 dobra, proszę kluczyki, dobra. Dzięki. Ja tam oddam jakby co. Dobro, dobra. Wsiadamy. Nie wiem co pierwsze się podniesie. A, bo wciąż ich jeszcze mamy z przodu. Ten pług kazali składać, tylko o, trzeba pewnie odjechać. No jest to John Deere 660, 62 50R. W sumie takiego John Deere'a miałem na poprzednim sezonie, jak kończyłem serię. To jeszcze ten John Deere był. Miałem plan na kupno tam 7R-ki, ale się coś nie udało. Ale może tutaj się uda w końcu tą 7R-kę kupić, albo w ogóle tego John Deere'a odkupić, nie? Z tamtego sezonu, także oczekujcie czegoś, a zobaczymy. Na razie to trzeba zacząć od czegoś mniejszego, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Ale no wiecie, no wiecie po prostu, nie? No. Ten grafikę jeszcze poprawię, tylko nie mi przyjdzie RAM, bo mam tylko 8 giga RAMu, a w komputerze niestety do 22 to samo 8 giga potrzebne jest, nie? A jeszcze pomyśleć, jak ja nagrywam teraz i streamuję dla was, nie?
Kurwa, jaką to ma moc, nie? Dobra. Jesteśmy już na polu, to koguciki ma, to załączymy, niech oporu będzie więcej, nie? Jak to mówią. No złożymy pół, się już się rozkłada. I takim to już pójdzie śmiało robota. Nie, ten jointyr to nawet nie poczuje tego pługa, no nie czuje. To mi jak tam gdzieś zostanie, to zawsze się uprawi tym agregatem. Żeby już coś było zrobione na tej serii, a nie. Ale wiecie, no tu szybko zleci, bo każdy sezon będzie znowu miał po kilkanaście prac polowych. Kilka odcinków z tego będzie i wiecie, o co mi chodzi. 10 odcinków to wstałem, że będzie ze samej uprawy siewów i takich rzeczy, nie? We wiosnę ruszymy z tym, ze sianokosami, a później coś jeszcze porobimy, nie wiem, zobaczycie. Zobaczycie ogólnie sami. Także ja to mi w tygodniu te ramy przyjdą, bo zamówię. No dzisiaj jest weekend chyba, bo przed weekendem jest. I tak już mi nie dojdą teraz. Także no bez sensu bym je zamawiał, bo i tak by mi nie doszły. Też Bartosz podłączy kartę graficzną, bo już kupił. Chyba będzie kupił, albo już kupił, nie wiem. I będziemy również nagrywać, nie? No. Także tutaj też będą. Tam też Bartosz już jest na swojej ziemi. Nie mam sensu tu już tego obracać, tylko tak sobie pojedziemy. Na innym polu będziemy się bawić w obracanki, tutaj nie idziemy się bawić w to. Ale 7 minut odcinka, będę miał pole zarwane do 10 minut, nie? No to mijaki to się agregatem weźmie i zrobi, to nie idzie się tym martwić. Wiem, że trochę nowszy sprzęt, ale wiecie, widzowie, o co mi chodzi. No bym się męczył, tu chyba z 20 odcinków było z tej orki. Jak nic. Także lepiej nagrać mniejszy film niż jeżeli byłby ten dłuższy, nie? No a ja za to lecę dla was zmontować, a coś tam właśnie ten dni tam będzie. Także jeszcze jak mi RAM dojdzie, to pewnie live'y jakieś tam dostaliście już w tygodniu, a czy pewnie był. Bo tak planowałem, że będzie chyba. No chyba we wtorek byście mieli live'a, jak ja to nagram, to teraz chyba we wtorek byście mieli live'a. Ale nie, zobaczę, nie? Albo możecie napisać, czy mieliście tego live'a, bo ja to nie wiem. Ja to nagrałem dużo przed tym tygodniem, także. No, także to wujkowa farma powraca. Kiedyś tam jeszcze będzie jakaś seria dojdzie, ale. Bo na razie nie chcę tego nagrywać, bo niech ta seria najpierw się wybije po prostu, bo. No to była moja ikona serii po prostu. Z tego miałem najwięcej odcinków po prostu i chcę to ciągnąć dalej po prostu. Tak samo jak Bartosz będzie chciał ciągnąć serię na swojej ziemi, nie?
Też również w 22 już, a nie w innych farmingach, nie? Bo śmiało nawet mam o 60 klateczek, jeszcze odblokujemy. Nic nie laguje, nie nic. Płynna gra. 60 stałych klatek. No, bo to trzeba dobrze wiedzieć się orać, a nie. Tamto to się poprawi, jeszcze to zgarniemy i trochę tak nieładnie się ułoży, ale o Boże, to mi coś nie uderzył. I tu jeszcze poprzeciankowaliśmy i tu sobie pojedziemy, no to po prawej sobie się patrzę. Ona ma fazę na meetingi. Pozdrawiam tutaj taką TikTokerkę, jeśli by oglądała, to pozdrawiam taką sarnę. Ona jest rolniczką. Ale kurwa, piękna sztuka, normalnie. Sarenka. Dobra, będzie jak będzie. Dobra, od tej strony zaczniemy saurać. Niby ma ten John Deere GPS, ale no nie powiedzieli mi chłopaki, jak tego używać, także. Jadę na tego po prostu, pokazać tylko jak skrzynia, podnośnik i to działa i takie półbiegi, takie rzeczy, nie? Przęgło, gaz, hamulce i takie rzeczy, nie? Rewers. A dorki trochę mamy, nie? Jakby nie ukrywać. A my mamy święta pewnie, jakby to oglądacie. Także... Tam smacznego jajka pewnie użyczę wam od razu. Obróciła się ładnie. Nie wiem, czy ładnie będzie to orane, ale... Dobra, jeśli nie patrzeć do tyłu, tylko jechać prosto i się patrzeć do przodu, nie? To pole też nam powinno szybko pójść, bo to widzę, duże nie jest. A wujek tutaj tego gdzieś tam na koniec odcinka możemy się właśnie udać tutaj na kolonie, do kościoła i na cmentarz, bo to jest w jednym miejscu i możemy ogólnie odwiedzić grób wujka i rodziny, którzy tutaj mieszkali. Także wujek tu też sobie prowadził gospodarstwo, fajne myślę. Trzeba je rozwijać, niestety. Kiedyś, no tak do 150 odcinku może się uda takiego rządirka zakupić, nie? I właśnie, to jest pytanie do was. Czy łączymy te odcinki z tamtymi? W sensie, jak się oglądacie teraz, to czy kontynuuję kontynuację, numerację odcinków razem z wujkową farmą ze 17, czy osobną numerację tej serii? Tylko by tu była, wiadomo, dopiska sezon drugi, nie? Jak chcecie, nie?
Na przykład tak jak mamy megakolis, nie? Możemy zrobić tak MPG. Bo to jest kontynuacja w sensie przygód, nie? Możemy takie coś zrobić, nie? Ogólnie. Ja bym takie coś zrobił, nie? Także to od was zależy decyzja, także piszcie śmiało się, nie bójcie, naprawdę. Nie macie się czego bać, naprawdę. No ja robię to dla was, nie widzowie. Musimy teraz wjechać w bluzę, bo wyjechaliśmy poza. Jurek, jak prawdziwym dżentliże się czuję, nie? Ta 22 taka realna, że człowiek się szybko przyzwyczaja do niej, nie? Po tym polu sobie możemy jeszcze skoczyć na jedną porę, która pamięta się na pewno z MPG, które miał kolis i w sumie ma je dalej. Także to jest wujkowa, coś w stylu kolizowym, nie? Mirura. Ciśniemy. No i co, ostatni przejazd został i koniec pola, widzicie widzowie. Szybko pójdzie. Dobra, cofniemy sobie poprzeczniaki. Nie, rura. Oporowo cały czas na kogutach oczywiście lecę, także opór czuć, myślę. No jest to tak, polecenie do obrazu tego pługa. Zobaczcie, John Direct idzie kapitalnie według mnie. No i sobie miniaturaczkę zrobimy. Będzie akurat na materiał. No akurat 24.00 to. Akurat jeśli jutro mieli ten film, to za go wezmę, wyrenderuję. I będziecie sobie oglądać jutro pięknie w piątek. Piątek ten odcinek oglądacie. Także spoko myślę, także spoko, że się udało w końcu tą wujkową ogarnąć, nie? Także ja się cieszę, nie? Ogólnie już. Tylko pamiętajcie, do deski wyki nie pobierajcie modów z LS nowinek. Bo ja już tyle save'u tu straciłem w tej 220 przez moje pobieranie tych modów, że to szok, nie? No dobra, polecimy sobie jeszcze jedno poletko. I rura tym John Deere'em.
Ale pięknie ten rzędzie, naprawdę pięknie wygląda. Ojej, tutti było. Dobra, i rurę. No lag był, ale to tam shader catcha mi się jeszcze wczytują, także mogą te lagi jeszcze występować. A na MP na pewno lagi będą, to wam zapewniam. A, bo tu kukurydza rośnie, dobra, myślałem, że tu jeszcze coś jest, ale dobra. My i tak mamy 21 minut odcinka, ja się będę z wami żegnał. Do kolejnego materiału, takim jak chcę, też takim. I na razie, cześć, miłego wieczoru, dnia i na razie.